Jedyne co możemy teraz zrobić, no pogoda nam nie sprzyja, ale myślę, że te tragiczne wydarzenia z Gdańska, dobrze by było, gdybyśmy uczcili w tym momencie chwileczkę ciszy. No i tak zdecydowaliśmy, znaczy tak rozmawialiśmy sobie w naszym gronie medialnym, że chyba będzie to najlepsze, co możemy dzisiaj uczynić. Wiem, że spotkaliśmy się już tutaj wczoraj, może są osoby, które nie mogły przyjść, więc no, cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że chwileczka ciszy i zadumy będzie najlepszym, co możemy w tej chwili zrobić. Dziękuję. Odpowiednie słowa, aby opisać, co czuje ludzkie serce, kiedy człowiek zabija człowieka, a powodem jest nienawiść. Nasza obecność tu jest świadectwem, że nie będzie akceptacji do tego typu akcji, do tego typu zachowań. Nie akceptujemy nienawiści, hejtu. Chcemy żyć w spokoju. Chcemy, aby nasze dzieci wychowywały się w świecie, który nie będzie przepełniony pogardą i nienawiścią, ale w świecie, w którym ludzie będą się szanowali. Szanowni Państwo, najstraszniejszym żywiołem jest ludzki gniew, który podsysa zawiść, nienawiść. Paweł Adamowicz był nie tylko prezydentem i samorządowcem, naszym kolegą, ale również wolontariuszem. Miał identyczny identyfikator jak ja w tej chwili, jak my również pozostali. I to nie jest tarcza, to nie jest kamizelka kuloodporna. To jest serce położone na dłoni. On zginął za to, że to serce na dłoni miał. Stop nienawiści. Drodzy kości, zginął człowiek na służbie. W trakcie wielkiej imprezy, wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Wielka tragedia człowieka, jego rodziny, miasta i Polski. Dlaczego? Dlatego, że ważnym jest, abyśmy zawsze to powtarzali, czuli się pięknie i szanowali. Jesteśmy tutaj razem, mamy często różne odmienne poglądy, ale szanujemy się. Stop przemocy, stop wrogości, stop hejtowi. Dziękuję za przybycie.